Dzień dobry, dzisiaj z nami jest Karol Kłos. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiemy, kiedy to zostanie wyemitowane, ale dzień dobry, dobry wieczór. Karolu, no nie będę pytać o zdrowie, bo widzę, że wyśmienicie. Ale ostatnio to się chyba wynudziliście. Czy się mylę? Nie, podobno moja żona mówi, że inteligentni ludzie się nie nudzą. Nie mylą. Mylą, ale się nie nudzą podobno. Tak mówi moja żona, nie wiem. Nudziłem się, to jest zawsze taki czas, że można trochę nabrać więcej powietrza, trochę sobie odpocząć, trochę, kurczę, pograć na PlayStation, cokolwiek. No tak, PlayStation to... To jest najzwyczajniej w świecie. A ja to ten czas spędziłem w Bełchatowie sami. Trochę ponad... To tak się wyciszyłeś trochę. Tak, można się też wyciszyć. Co kto lubi. No ale były też treningi online. Bardziej się wyciszyłem niż rozerwałem. Tak to nazwijmy, w domu. Treningi były online, widziałam, że tam was Maciek cisnął ostro, ale ty z treningami online to już miałeś wcześniej trochę wspólnego, bo razem z Olą prowadziliście nawet jakiś trening kiedyś. Jak jest potrzeba, jest popyt na to. Poruszaliśmy się trochę, mieliśmy kilka dni takich, że czekaliśmy na wyniki badań. I z tym koronawirusem jest tak, że no nie ma żartów i jeżeli ktoś jest chory, to lepiej się nie przeciążać i lepiej nie przesadzać z treningami, nawet takimi domowymi, więc musieliśmy po prostu czekać na wyniki badań. A potem ci, którzy byli negatywni, mogli zacząć troszeczkę szybciej, ci, którzy byli pozytywni i się lepiej czuli, też już potem zaczęli delikatnie się ruszać w domu, więc no, myślałem, że będzie się dłużyć, ale dosyć szybko to zleciało pod okiem Maćka i naszego trenera Mieszka. Myślę, że zrobiliśmy. No, to było dobre, bo człowiek zupełnie inaczej się czuje, jak się trochę ruszy. Nawet w domu, nawet gdzieś tam w salonie. Ale jak się spoci, to ten dzień po pierwsze się tak nie dłuży, a po drugie jak krew krąży w żyłach, to łatwiej się go spędza i jakoś tak, no my sportowcy, mi osobiście lepiej się po prostu żyje i myśli po takim delikatnym. Endorfiny chyba uderzają do głowy. No właśnie, ty tak trochę jesteś człowiekiem wielu talentów i chyba cieszysz się z wielu małych rzeczy. Bo tutaj deskorolka, tutaj social media, tutaj PlayStation. Co cię w ostatnim czasie najbardziej cieszyło? Zdrowie. To, że jestem zdrowy i moja rodzina jest zdrowa. Z tego się najbardziej cieszę. No to są takie, doczekaliśmy w ogóle takich bardzo niepewnych i trudnych czasów i ciężko przewidzieć, co będzie jutro, co będzie pojutrze i chyba myślę, że to jest najlepsza recepta na to, żeby to życie tak przeżywać w taki sposób, po prostu cieszyć się z małych rzeczy, które gdzieś tam są nam dane. Więc najbardziej w momencie cieszę się ze zdrowia, że nic mi nie jest. Nie no, zdrowie jest najważniejsze i to nie tylko u sportowców. Ale tak właśnie ta twoja radość, to się udziela chyba twoim fanom na Instagramie, na TikToku? Mogłoby być ich więcej troszeczkę, kurczę. No aż się zapultałem. Mogłoby ich być więcej. Zapraszam do siebie. No właśnie, jest Instagram. Wszystkich kocham jak swoich. Nawet jak ich ubyło. Karol, jak ty zawsze mi wchodzisz w słowo, po prostu zawsze. Zapraszam. Szkoda, że do rozkładania prania nie jesteś taki pierwszy. Właśnie jestem. Nie no, żartuję. Nie no, ale dobra, masz tego Instagrama, masz TikToka, masz Twittera. Który jest ulubiony teraz? Kanał. Instagram chyba cały czas. TikToka poznaję tak powoli. Myślę, że to jest przyszłość i... No TikTok... W różnych mediach znajdziesz ludzi o różnym wieku, tak mi się wydaje. Na Instagramie chyba najwięcej fanów to jest tak między 18, 24, 5 pewnie. Tak mi pokazują statystyki przynajmniej. A no TikTok to jest chyba jednak to młodsze pokolenie i fajnie ich chyba zarazić siatkówką, tak mi się wydaje. I pokazać im głupoty chyba, bo na TikToku pokazuję na razie głupoty. Także. Ale coś tam, jakieś epizody siatkarskie też się zdarzają, więc... Więc jak żyje siatkarz i jak to moje życie wygląda i co mi tam głupiego do głowy wpada, to im pokazuję. No tak właśnie, siatkówka to całe życie, a czy social media to uzależnienie? Trochę tak. Trochę jestem od tego uzależniony i się tutaj
Nie ukrywam tego. Nie ukrywam tego, że sprawdzam powiadomienia, sprawdzam jak tam kolejne posty, jak tam kolejne wideo, ale to jest miłe i nie przeżywam aż tak, kiedy mi coś tam nie siądzie, nazwijmy to tak. A lubię mieć też bardzo dobry kontakt z ludźmi, po prostu. Nie nazywam tutaj fanami, po prostu ludźmi. I tak jak z tobą mi się miło rozmawia, tak samo gdzieś tam czasem piszę. I to ja odpisuję, to nie moi ludzie. To nie sztab ludzi siedzących tutaj w tej garderobie, w której jestem. Tylko ja sam odpisuję na każde wiadomości, więc jeżeli ktoś kiedyś dostał jakąś wiadomość z mojego konta, to pewnie to byłem ja. A ja już mogę tak pamiętać. To jest fajne, to jest miłe i właśnie chyba media najbardziej nam to umożliwiają. No nie jest to wywiad w gazecie, nie jest to wywiad w telewizji, w radiu, nie wiem, w czym jeszcze, na stronie internetowej, tylko najzwyczajniej ludzie po prostu bezpośrednio mają kontakt z nami i myślę, że to jest najfajniejsze dla nich. I dla mnie też, bo lubię tak. Lubisz pogadać z ludźmi, lubisz mieć interakcje, ale też sam mówisz do ludzi. Gadać. Sam mówisz do ludzi w podcaście swoim. Karol, to się wytnie. Poza socialami masz jeszcze podcast. I ten pomysł się wziął z nudów gdzieś tam, czy też z jakichś ciągot do tego, że może to jest jakaś przyszłość Karola Kłosa? To były dwie fazy. Pierwsza faza to było to, że po prostu stwierdziłem to. Ja wpadłem na taki pomysł, żeby rozmawiać gdzieś tam ze swoimi kolegami. Później to się przerodziło w rozmowy z różnymi ludźmi. Instagramie rozmawiamy i tak dalej, z różnych dziedzin potem to się tak przerodziło, coś takiego. A pomysł, i tutaj chylę czoła, żeby to był podcast, podsunął mi Bartek Kurek. I rozmowa z nim, on mi podrzucił, że kurczę, szkoda by było, żeby to wszystko przepadało. I może fajnie było to przerzucić jakoś na podcast. I ta pierwsza rozmowa to była rozmowa, która pojawiła się na moim podcaście, to była rozmowa z Bartkiem Kurkiem. I bardzo się cieszę, że ona się pojawiła, bo tam jest wiele ciekawych i śmiesznych anegdot. Myślę, że ludzie, którzy interesują się siatkówką, na pewno już to słyszeli, no bo jest to... Ja jestem mega zadowolony, że Bartek się tak otworzył i chyba można też było Bartka zobaczyć z drugiej strony, z takiej jakiego Bartka my znamy na co dzień, będąc w kadrze, on jest kopalnią po prostu anegdot sprzed X lat, jeszcze sprzed czasów, jak my graliśmy w kadrze, to zresztą zna wiele, no jego tata był też siatkarzem, więc no, cały czas był przy tym środowisku i no i tak jak powiedziałem, jest kopalnią po prostu wiedzy i też potrafi to dobrze opowiadać i śmiesznie opowiadać i chyba to było widać. I tak się narodził pomysł. No właśnie, a tak zmierzając w kierunku kadry, z którym kadrowiczem po tych 11 latach od debiutu, to jest Karol 11 lat, wow, z którym kadrowiczem masz właśnie najciekawsze wspomnienia? Ojej, nie da się tak. No dawaj, tak na szybko, no szybkie tak, pytanie, szybka odpowiedź. Przecież tak się nie da, no to jest tyle, z różnymi ludźmi byłem gdzieś tam w pokojach, zaczynając od, kurczę, nawet nie wiem z kim zaczynałem, na pewno był Paweł Zatorski, wiele lat razem w pokoju, Rafał Buszek, Kuba Kochanowski, ale i z Kurasiem byłem w pokoju, i z Piotrkiem Nowakowskim kiedyś byłem w pokoju, pewnie z ludźmi, których zapomniałem, też byłem pewnie z nimi, z Bieniem byłem w pokoju, no naprawdę, wiele ludzi przez mój pokój się przewinęło, więc nie da się jednych wybrać, bo ta kadra, każdy ma coś w sobie i może to brzmi jakoś błaho i brzmi tak, nie odkryję Ameryki, ale naprawdę to są ludzie, którzy fajne charaktery, którzy tworzą fajną drużynę i nie da się tak powiedzieć, że o, z tym to było najlepiej, a reszta to nie. Czyli musimy kiedyś wrócić do tego pytania w osobnym materiale. Tak. Ja się mega cieszę, że mogłem z tyloma osobami gdzieś tam lepiej poznać, bo jak się jest w pokoju, no to się lepiej poznaje nawet niż będąc tylko na treningach. Jest wiele tematów. Zresztą jak zapada zmrok i jest się w pokoju, to naprawdę różne tematy się przerabia. Życiowe, nie tylko siatkarskie. Nie będziemy wchodzić w ten temat, co się dzieje po zmroku w pokojach w kadrze, ale... Ty dobrze wiesz.
Ja nic nie wiem nigdy. Tak, kiedyś powiedziałeś w jakimś wywiadzie, że granie w kadrze uzależnia. I co sprawia, że ty wracasz do spały i na wszystkie zgrupowania z uśmiechem na twarzy? O, to duże słowa. Ja tak powiedziałem? Może tak powiedziałem. No nie, powiedziałeś, że to uzależnienie po prostu. Tak, na pewno. No, w kadrze nie gra się dla pieniędzy, tylko po prostu dla orzełka i dla czegoś większego niż pieniądze. Właśnie dla tej ekipy, dla tego, że grasz z najlepszymi ludźmi w Polsce. I to jest mega uzależniające. Kolejna sprawa, okej, okay, teraz są takie czasy, że nie gra się dla kibiców, którzy są na hali, ale my mamy fantastycznych kibiców i przez wiele lat ja mogłem tego doświadczać i brakuje nam tego teraz bardzo. I to jest mega uzależniające, bo to wyzwala taką adrenalinę i tyle energii, że po meczach, które się naprawdę zagrało bardzo dobrze, albo nie wiem, odkręciło z 0-2 na 3-2, po prostu zastanawiasz się, jak ty byłeś w stanie to zrobić i nie jesteś zupełnie w stanie tego samego wyzwolić na treningu, co dzieje się po prostu na meczach reprezentacji, podczas meczów reprezentacji. O te najważniejsze cele, a jeszcze u nas w Polsce przy polskich kibicach i przy pełnych halach, no to tego się nie da opisać, po prostu to trzeba przeżyć. To z całym szacunkiem dla mojego klubu, dla wszystkich klubów w Polsce, dla, nie wiem, rozgrywek Ligi Mistrzów, to jest zupełnie inny level. A za rok, 8 sierpnia, zakładamy, że widzimy się w Tokio, ale Karol, co będzie? Coś wiesz więcej? No jak, no jedziemy. Ale co 8 sierpnia 2029. Gdzie Karol Kłos widzi się za 9 lat? Jak będzie miał te takie 40. Którego? No za 9 lat. 29, tak? 8 sierpnia. Tak. 20 roku. Jezu, to brzmi jakbyśmy ze 100 lat się cofnęli. No a to widzisz. 90 na to. Gdzie siebie widzę? Chciałbym się widzieć jeszcze na boisku. O, panie Karolu, to ja to nagrywam i trzymam za słowo. Powiem ci, że jest taki gość w naszej lidze, Juri Blader, który pokazuje, że z 8 operacjami na jedno kolano jest się w stanie naprawdę dobrze nadal grać i jeżeli o siebie dba się i ciężko się pracuje, to i chce się przede wszystkim, bo jemu się, jak widać, bardzo chce cały czas, to pokazuje, że można naprawdę grać na wysokim poziomie. Myślę, że ta granica wieku się przedłuża chyba z każdym rokiem, bo gdzieś tam i odżywki, i nasza świadomość tego jest coraz lepsza, i buty, wszystko tak naprawdę, sprzęt, boiska, wszystko idzie do przodu i ja mam nadzieję, że 29, 8 sierpnia jeszcze, kurczę, to akurat będzie poza sezonem pewnie, jeżeli nic się, formuła się nie zmieni. No nie, no kadrowy będzie. W przygotowaniach do sezonu, mam nadzieję. Być może mojego ostatniego. Oby zdrowie dopisało. Karol, no nie pozostaje nic innego, jak życzę. Ale uciekłem od pytania, co? Chciałaś powiedzieć, że może, nie wiem, menadżerem, może kurczę w telewizji, będę komentował mecze, a tu zobacz. Nie, obstawiałam, że będziesz trenerem. O! Ja? Jak tak powiesz. Nie no, tak przerąbane życie przecież bycie trenerem. Chociaż im jestem starszy, tym tak bardziej myślę, że to może być też... Ja myślę, że byś się nadawał. Tak? Do kobiet? Może. Nie, albo do młodzieży. Nie wiem, chyba nie wiem. Młodzież cię lubi, to miałbyś szansę. Ale dziękuję za miłe słowo. No jest to jakiś pomysł kolejny. Tylko, że no ja wiem, z czym to się je, a trener... Wychodząc z treningu cały czas jest w robocie i cały czas musi myśleć o milionie innych rzeczy. No i to jest jeszcze gorsza robota chyba niż siatkarza, tak mi się wydaje. Będziesz zawsze mógł zacząć chodzić po górach, tak jak Vital. Kiedyś nie lubiłem gór, ale teraz już coraz bardziej lubię, więc nie. Wiesz, to przychodzi z wiekiem. Niestety. Do mnie jeszcze nie doszło. Dzięki, Karol. Życzę zdrowia i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Szybko i bezboleśnie. Moim i Państwa gościem był Kłos, Karol Kłos. Do zobaczenia.